Hej, Damian Redmer z tej strony. Często otrzymuję wiadomości od osób, które chciałyby mieć większe wsparcie w dążeniu do swoich celów wśród najbliższych osób, co najczęściej kończy się pytaniem, jak zainteresować innych rozwojem osobistym. Najlepszą odpowiedź, jaką znam, fajnie pokazała ta analiza, w której przez 4 lata śledzono poczynania prawie 3500 tysiąca kadetów Armii Amerykańskiej. Okazało się, że każdy nowy kadet przywozi ze sobą do Akademii Wojskowej coś, co może często zagrozić zdrowiu i sprawności wszystkich innych kadetów w jego grupie. Wiesz, co to jest? Jego własna kondycja fizyczna. Okazało się, że osoby z najgorszą kondycją fizyczną w grupie stopniowo ściągają w dół poziom sprawności innych. I ten efekt jest na tyle wyraźny, że okazało się, że gdybyś miał przewidzieć, jak pójdą testy sprawnościowe danej osoby za 4 lata, to lepiej byś zrobił, przyglądając się wynikom testów najsłabszej osobie w grupie tej yy, osoby, niż wynikom jego własnych testów sprawnościowych przed dostaniem się do akademii. Niesamowite, ale prawdziwe. Istnieje bowiem cały szereg mechanizmów, od działania neuronów ustrzanych przez psychologiczne torowanie, podświadome ustalanie celów, a skończywszy na presji społecznej i społecznych standardach, które sprawiają, że Twoje osobiste cele, postanowienia, nawyki, zdolności, generalnie to jaki jesteś, wpływa na innych. I odwrotnie. To jacy są inni ludzie w Twoim otoczeniu wpływa na Ciebie. Ta niewidoczna siła wpływu, którą jest po prostu to, jacy są inni ludzie, z którymi masz kontakt, zostało już naprawdę mocno zbadane. Powstały nawet całe modele tego, jak rozprzestrzeniają się zmiany. Na przykład na tym modelu sprawdzano, jak rozprzestrzenia się rzucanie palenia. Każde kółko to pojedynczy człowiek. Linie łączące kółka nawzajem to relacje, jakie ich łączą. Na przykład przyjacielskie, rodzinne, małżeńskie. A im ciemniejsze kółko, tym dana osoba więcej pali. Kółka puste w środku oznaczają niepalących. Zobacz, jak to się będzie zmieniać z czasem. Na początku tych ciemniejszych kółek jest bardzo dużo, a stopniowo za bardzo się dzieje. Zmian się po prostu rozchodzą jak wirus i to zarówno dobre, jak i złe. Wiemy, że tak jak palenie rozprzestrzenia się jak epidemia, tak jego rzucanie też może. Identyczny ze wzrostem czy spadkiem poczucia szczęścia, spożywania alkoholu, nawet samodyscypliną celami czy wagą ciała. Przykładowo, okazało się, że gdy Twój przyjaciel staje się otyły, Twoje własne ryzyko przyszłej otyłości wzrasta o 171%. Zrozum, Twoje osobiste zmiany sięgają dużo dalej niż myślisz. Zmieniając siebie na lepsze, swoje nawyki, ciało, umysł, opanowanie, usposobienie, dyscyplinę, na naprawdę wielu polach wywierasz taką niewidzialną presję podobnej zmiany na wszystkich dookoła siebie. To jeszcze zazwyczaj kilka znajomości dalej. Analizy pokazują, że Twoja osobista zmiana na lepsze może zainspirować i pomóc komuś, kogo nawet nie znasz, bo to na przykład jakiś tam przyjaciel, nieznajomy tobie, przyjaciel Twojego przyjaciela. Więc nie naprawdę nie urządzaj żadnych krucjaty, żeby nawracać innych na rozwój osobisty, nie wpychaj im do gardeł książek i nie praw im kazań. Zacznij od siebie. Stań się najlepszą wer możliwą wersją samego siebie, taką, z której po prostu będziesz dumny każdego dnia. I utrzymaj tę zmianę, a tym sposobem będziesz ciągle wywoływał taką niewidzialną presję, bardzo skuteczną zresztą, sięgającą dużo dalej niż ci się wydaje. Mahatma Gandhi powiedział: Bądź zmianą, którą pragniesz użyć w świecie. I okazuje się, że to nie tylko pięknie brzmiące słowa, ale także o potwierdzonej naukowo skuteczności sposób na bezkonfliktowe przekonywanie innych do rozwoju osobistego, do zmian na lepsze także u nich. Więc zamiast skupiać się na nawracaniu jakoś innych, Podwój wysiłki w kształtowaniu siebie, to kim po prostu jesteś, co sobą reprezentujesz, ma dużo większą siłę wpływu niż myślisz. I pozwól, że z tą myślą ci zostawię. Dzięki za obejrzenie. Jeśli czujesz, że ten przekaz powinien trafić do większej liczby osób, kliknij proszę przycisk lubię to poniżej. Mmm, jeszcze jedno. Gdybyś sam chciał skorzystać ze wsparcia innych, podobnie myślących do ciebie osób, to to był jeden z głównych powodów powstania w ogóle bestiu i systemu drużynowego, który tam znajdziesz. Od otwarcia bestiu, Każdego pojedynczego dnia zapisujesz tam więcej osób niż znajdziesz na większości szkoleń z rozwoju osobistego każdego dnia. Więc powstała tam już no, całkiem fajna i nie taka, nie taka mała społeczność ludzi, z którymi z pewnością masz wiele wspólnego, a, które, a którzy łączą się w drużyny i w nich nawzajem wspierają w osobistym doskonaleniu na pewno znajdziesz więc taką, której temperament i atmosfera wyjątkowo Ci odpowiada, lub może założysz własną. Jeśli więc szukasz środowiska do wsparcia, zapraszam na bestiu.pl. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymaj się. Cześć.